Hej, z tej strony Jeddach, witam was w kolejnym Let's Play na Kunio.pl. Pogramy sobie dzisiaj w River City Melee Battle Royale Special. Pewnie pytacie, przeszedłeś Jeddach całą grę? Przeszedłeś całą grę. Po jaką cholerę jeszcze grasz w River City Melee Battle Royale Special, skoro jest tyle gier z Kunio, które jeszcze powinieneś nam tutaj przedstawić? Ano po to, ponieważ po pierwsze nie pokazano jeszcze trybu pojedynczej rozgrywki, czyli tak zwanego free battle. No i nie pokazałem wam jeszcze jednej planszy, jednego battlegrounda, w jakim chciałbym się zmierzyć. Będzie to krótki odcinek, taki może do paru minut. Otóż wybieram arenę Fight Destruction. Na pozornie przypomina ona to, co znamy już z pierwszej części gier z Redaeum Dokai, ale jednak lekka różnica jest. Jaka, to wam zaraz pokażę, to będzie bardzo widoczne teraz. No cóż, tak wygląda free battle. Przede wszystkim, co możemy zrobić w free battle? No wiadomo, ustalić, co się dzieje, jak wypadniemy za arenę. Ja ustawię dyskwalifikację, żeby było szybciej. Liczbę przedmiotów, jaka się pojawi na arenie. Czas walki, gdyby się ta przyciągała. No i liczbę meczy. Zostawię 3 mecze, zostawię tryb Battle Royale. Można zrobić tak mecz, co widzieliśmy też w przypadku trybu właśnie historii, gdzie walczyliśmy 2 na 2 w drużynie. Ale każdy na każdego, to jest tryb, jaki wybieram. Potwierdzę, wezmę jakąś sobie śmieszną, bardziej lub mniej drużynę. Sigma High School. Może coś takiego, kurde, totalnie odjechanego, innego. Zawsze gram Kunio. Odkąd prowadzę Let's Play'e, zawsze gram Kunio i jego zespołem. Może właśnie wezmę sobie kogoś spoza tego układu. Jak będą oni nawiedzeni goście media spirytystyczne. Osoriyama High School. Taka sekta. A Kunio ich będzie naszym rywalem, a na przykład w wersji magicznej. Tylko jeszcze bierzemy laseczki z Reiho. O. I Hattori High School. Które kojarzycie pewnie z naszych rozgrywek, jak graliśmy z Robertem w Neketsu. Dodgeball, Soccer, World Soccer Hen na Sega Mega Drive. No i cóż, wszystko ustalone. I co jest fajnego w tej planszy? Ano zobaczycie. Przede wszystkim zobaczmy, kogo tutaj mamy. Unitaka N ma Ugadzin. Bierzemy pana kapitana Ugadzina. To jest tutaj gość, który też jest w Neketsu Soccer League. To jest ten przedostatni tutaj typek. Również jego sobie weźmiemy w międzyczasie, ale to jeszcze najpierw zaczniemy panem kapitanem. Otóż to jest specyficzne w tej planszy, że ona się, kurczę, na środku lubi rozpadać. Ajajajaj, trafię kogoś? Trafię za 21 punktów. Wow. Ktoś ma dobry cios. Wow. Ktoś ma fajny cios stosunkowo. Oprócz tego, że rzuca przedmiotami. Wow. Pytanie chodzi o to, że tutaj, jeśli coś naruszymy podłoże, możemy zrobić dziurę. Zobaczymy, czy mi się to uda w trakcie tego meczu. O, uda się! No i właśnie, to jest urok tej planszy. Urok tej planszy polega na tym, że, kurczę, spada się w przepaść. Weźmy gościa z Gola 3. Teraz. Więc trzeba cholernie uważać, żeby po prostu nie stać tam, gdzie się zawala. No ja nie miałem akurat opcji ucieczki, gdyż zaliczyłem glebę. Oj, przyjdzie nam walczyć z samym Kunio-kun w wersji magicznej. Cóż ten kolega potrafi? Wejdźmy, łatwo można to sprawdzić, kosztując batons. Nie, na dnie to jest, kurde, zepsułem teraz. Default setting, ok. Special move, proszę. Nitro attack. Rozpędzie, mogę czymś uderzyć? Chyba sam biegiem, mogę coś. I mogę. Aha, rzucając sprzęt, mogę coś uderzyć. Tak, to no.
strzał nie ma dupy nie urywa, że tak powiem. Wow, nie ten przycisk. O proszę, o już pierwszego pacjenta się pozbyliśmy. Ale właśnie, no na czym polega to jego bieganie? Wow, zostaliśmy. Aha, czyli de facto nie może nie wystać w jednym miejscu. Już, no nie ma przedmiotów, żebym się jakoś to specjalnie popisał moimi super, hiper, mega zdolnościami, kurde może. Wow, taki teleport. Dobra, stoimy w miejscu, żeby nam się to cholerstwo nie zawaliło. Punio wygrywa na punkty. Gościu też nie jest jakiś przypakowany. Kurde. Ale uderzam za 9 z tego co widzę. Może dam radę. Ty cholera jasna. No dobra, za 9, za 5, za 7. Nieźle. Wyrzucimy. Kunia właśnie ma to do siebie, że... Kurde. Ajej, nie wyrzucaj mnie! Fuck! Kurde, tego nie wygram. Tego nie wygram raczej. I teraz naprawdę musiał się popisać, tylko wziąć jakiegoś kolesia, który coś tam umie. Niech będzie ta Mayama. I co umie ta Mayama? Ja się pytam. Też umie biegać i rzucać przedmiotami. Kurczę, podobnie charakterystyka. Charakterystyka ogólnie tych postaci przypomina mi to co. Ło, kurde. Taki penetrating shot. Jak wykonanie Kunio, więc to jest trochę lipa pod tym względem, że mało unikatowe są te super rzuty. Tak naprawdę te duże specjalne tych dużych się powtarzają. Raczej niestety nie tych zawodów nie wygram. Bo dałem dupy, że tak powiem brzydko, w poprzednich próbach. Jeśli wypadną przedmioty, to będę miał problemy. Przedmioty to jest jedna rzecz, która mnie w tym momencie tak naprawdę ratuje. Inaczej nie mam nic takiego wielkiego z sobą do zaoferowania. Kurde. Nie mam żadnych super speciali. Też wszystko opiera się na rzutach, jak w przypadku drużyny z dodgeballa. Czy jak na ironię chciałem wziąć kogoś o innej charakterystyce, specyfice w ogóle uderzeń ciosów, a wyszło na to samo. Chociaż ten rzut jest zabójczy. I póki co wygrywam, ale no... Zobaczymy jak długo. Mamy kogo tutaj. Fajnie byłoby ich wszystkich wypieprzyć za planszę, ale póki co grunt jakoś nie chce się zapadać. Ale wrogowie są bardzo słabi. Wrogowie są bardzo słabi. Mamy najwięcej punktów w ataku. Nie. Kurde, kto wygrał? Ja wygrałem. 160? No przewaga jest duża. No i widzicie, minęło raptem... Wow, aż nie sądziłem, że aż 8 minut nagrywam. Ale raczej nie ma szans, żebym wygrał. Chociaż... A wygrałem! Wygrałem. Ta ostatnia runda mnie uratowała tak naprawdę, zdobyłem trochę punktów. Ale nie są to chyba jakieś różnice dość kolosalne. Aż jestem ciekaw. 600... Chociaż nawet są. 609... No do przewidzenia było, że drugie miejsce zajmie Neketsu Magic Story. No okej, fajnie. Kurde, wiecie co? Mam ciągle taki niedosyt, kurde, pogramy sobie jeszcze coś. A zagrajmy sobie tak mecz teraz. Wybierzmy planszę, no powiedzmy, że... Nie wiem na jakie grałem, a na jakie nie grałem w sumie w trakcie tego. Na Small grałem. Wybierzmy planszę standardową. Large. Albo large'a, wybierzmy whatever. Zagrajmy sobie jeszcze raz w sumie. Śmieszne to było, wesołe. Weźmy sobie kogoś ciekawego, może laseczki, czy leader team. Kogo? Outdraw. Tu
tych ziomeczków sobie weźmy, powiedzmy. O, Jakiba. Aha. Dobieramy się w składy. Tych sobie weźmiemy i będziemy naparzać się z tymi. Tym razem już walki pewnie będą dłuższe. Bierzemy HCB. Co potrafi HCB? Body check. Okej. W końcu ktoś kto... Zaraz. Pięść. Zoskrypiegu. Kopniak. Zaraz. Po zbiegu mam ścisnąć rękę, kiedy skacze kopniak i kiedy on duje po skoku ręka. Okej. Okay. Wow! Kurde. Grubo. Jakieś figury kung fu. I karate mistrz. Wow! Pięknie. Kurde, laska jest niezła. Laska jest niezła. Fuck. Źle. No i co? Kaszka z myczkiem w sumie. Kogo jeszcze weźmiemy? Momozo. Nie są zbyt żywotne te panienki, ale Momozo... Wygląda mi to jeszcze znajomo. Bomb punch, double shot, nut shot. Nutshot, czyli pewnie też taki ma jakiś energiczny rzut przedmiotem. Łohoho, cóż to za starzec przeciwko nam walczy. Albo z nami while landing, jump, while jumping. Okej. Co z tym uderzeniem? Wow, wow, wow. Teraz ziomeczek w czarnym jest z nami. Ło, ależ petarda. Fuck. Mam wrażenie, że te... Ale na których walczyłem wcześniej były mniejsze. Od tej mogę się mylić oczywiście. Aż tak nie zwracam na to uwagi. Po prostu jestem skupiony, żeby nie przegrać. Ajajaj. Fuck. O kurczę, dostaję po dupie strasznie. Strasznie po dupie dostaję. Nie wiedzieć czemu. Aj, przegrałem. Jak to się stało? Kurczę, dobry jest ten gość. Jak to się ostrzygnie? No Yamato nie, Moto nie ma zbyt wiele energii. Nie wiem, czy tam coś zdoła zdziałać. Z punktami 63 nie jest tak najlepiej. No jest na jedno trafienie. Przegram to. O, szkoda. Ta jest dość żywotna. Kozuki. Ostatnia runda. Co ona potrafi?
Ręka, wyskoku. Ojejku, już na niej dobry. Wow. A nie da co mi zrobić. Kobietę bijesz? A, takie jaja. Ej! Trzeba wyczaić moment. O, ten kijek nam się przyda, bo dziewczyna też... Wow, ależ to jest dobre. Dobra, jeden gość padł. Trzeba zająć się... Aha, to nasz padł. No to nie fajnie. Katsuji, skupimy się najpierw, żeby Katsuji pokonać. Dobrze. Fuck. Ktoś jest ciężki. O. Dziękuję. A nie tym. Nie tym przyciskiem. Damy radę. Ale pięknie. O, wkurzył się gościu. Aaa, kurde. Przewaliłem z Kretesem. Wow. Wygraliśmy mimo wszystko. Ciekawa rzecz. Dobra, tyle chciałem wam pokazać. Tak wygląda typ Free Battle. No i cóż, no następnym razem oczywiście już będzie co innego, nie? Jeszcze myśleliśmy w ogóle pograć w trybie online, ale niestety typ online... Testowaliśmy to z Robertem. Typ online działa niestety dość kiepsko. Działa dość kiepsko, szczerze powiedziawszy są lagi, mimo że takich być nie powinno. I... Kurczę, no tak naprawdę, no, znaleźć kogoś, kto by w to grał, graniczy z cudem. Nikt w to nie grał online. Już na, w dniu premiery, z tego co mi Robert relacjonował, nikt nie gra w tą grę online. Więc no, jest ciężko. A jak już ustawiliśmy właśnie meczek sobie z Robertem we dwójkę, no to... Kiepsko było. Gra w ogóle tak lagowała się, a już jak zagraliśmy trzecią decydującą rundę, gra się totalnie zawiesiła. Trzeba było ją startować, więc no... Fatalnie no, Arc System Works, nie popisajcie się goście w tej kwestii. Co dodatkowo wpływa na minus, jeśli chodzi o tą grę, no więc... No nic, to tyle. Żegnamy się tym akcentem z Battle Royale. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się ten materiał podobał, oczywiście naciśnijcie czerwony przycisk u dołu. Subskrybuj, dajcie również łapkę w górę, będziemy wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. No i czekajcie na kolejne filmy, mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się ponownie. Cześć!